Betlejemskie Światło Pokoju jest taką stałą służbą harcerzy i skautów na całym świecie od lat 80. Właściwie od początku tej tradycji trafia tutaj do nas, do Konina. Od co najmniej 8 lat harcerze konińscy wybierają się jako delegacja do Zakopanego i tam odbierają światło z rąk skautów słowackich, czasem po stronie polskiej, czyli w Zakopanem, a co 2 lata po stronie słowackiej, w tym roku w Popradzie. Dlaczego w tym roku w parafii świętego Maksymiliana Marii Kolbego? Ponieważ ksiądz proboszcz już dawno zapraszał nas do udziału tutaj. My zresztą w latach poprzednich przyjeżdżaliśmy tu corocznie. Poprzedni ksiądz proboszcz gościł nas tutaj corocznie. Później mieliśmy przerwę, bo uznaliśmy, że będziemy co roku odwiedzać inną parafię na terenie Konina. No i po kilku latach wróciliśmy tutaj do parafii. Zwłaszcza, że środowiskiem, które organizowało tegoroczne światełko, był 12 szczep, czyli szczep leżący na terenie parafii właśnie Maksymiliana Kolbego. Przewodnim hasłem tegorocznego Betlejemskiego Światła Pokoju jest światło dla Ciebie. I my tutaj, rozdając to światło mieszkańcom Konina na ręce księdza proboszcza, który mamy nadzieję, że przekaże to światło dalej konińskim mieszkańcom, chcemy też przekazać taką myśl, że w dobie tej pandemii i tej służby drugiemu człowiekowi ważna jest też służba, jakby rozwijanie samego siebie, dbanie o własne relacje, o własne zdrowie, nie tylko fizyczne, ale i psychiczne, i o to, żeby ten czas spędzać nie tylko na służbie drugiemu człowiekowi, ale przede wszystkim na tym, żeby rozwijać siebie. Samego Betlejem światło, które jest symbolem pokoju, przychodzi na drugi dzień dzisiaj do Konina. I od dzisiaj przez najbliższe 2-3 tygodnie będzie za pomocą waszych docierało do ludzi, do waszych sąsiadów, do waszych przyjaciół, do urzędu, do szpitali, tam, gdzie ma pokazać, że gromadzimy się wokół światła, czy wokół ognia, po to, aby było nam cieplej i lepiej z innymi. To bardzo ważny symbol, ale symbol, który towarzyszy harcerstwu od samego początku. Niezwykłe zadanie. Postaram się światło tam, gdzie jesteście.